Dzień dobry kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym przetestujemy sobie gorące, tanie, drogeryjne nowości. Dawno takiego odcinka na moim kanale nie było. Wynika to z tego, że trochę czekałam, aż ciekawe kosmetyki wreszcie trafią w moje ręce i uważam, że mamy dzisiaj naprawdę interesujące produkty do przetestowania i sprawdzimy sobie, co warto przetestować, co warto kupić, a czego lepiej unikać. Zostańcie ze mną, zapraszam! Zaczynamy dzisiaj oczywiście od makijażu oczu i w tej kategorii mam dwa bardzo ciekawe produkty i sama jestem, nie ukrywam, podekscytowana na te kosmetyki i jestem bardzo ciekawa tego, jak one wypadną w dzisiejszym teście, a mowa o dwóch produktach, które powstały we współpracy z Maciejem Zieniem i to są kosmetyki od marki Pierre René. Ja muszę Wam powiedzieć taką małą prywatę, że miałam okazję poznać Maćka prywatnie i poza tym, że to jest super projektant, to jest to też jednocześnie bardzo miła, bardzo fajna i sympatyczna osoba. Muszę również przyznać, że w ogóle się po Maćku nie spodziewałam kolekcji makijażowej, więc zobaczymy sobie, jak to wszystko będzie pracowało. Mamy tutaj kredkę do oczu, mamy paletę cieni do powiek i dzisiaj chyba trochę bardziej pożonglujemy tym makijażem i zaczniemy sobie od porządnego sprawdzenia kredki, ponieważ właśnie na technice kredki będziemy dzisiaj robić cieniowanie oka. Zanim jeszcze nałożę tą kredkę, to pokażę Wam, jak wygląda szata graficzna. Kredka jest w kolorze czarnym, jeżeli chodzi o kolor, odcień samej kredki, ale i opakowanie, jak widzimy, jest czarne z akcentami złota i wygląda to jednocześnie minimalistycznie i bardzo luksusowo. Kupiłam ją dosłownie dzisiaj rano za 24,99 w Hebe, ale chyba była jakaś lekka przecena na nią. Zobaczmy sobie jeszcze, jaka jest konsystencja, ponieważ to mnie ciekawi. Okej, dosyć trudna do opisania, bo z jednej strony jest taka dosyć miękka, ładnie się rozprowadza, ale nie jest taka, słuchajcie, najbardziej kremowa, tylko poniekąd trochę sucha, ale może to się przełoży na trwałość. I jeszcze tak wtrącę, że po prostu dorwanie tych sztuk niepootwieranych graniczyło z cudem. Ja naprawdę nie wiem, czemu się tak dzieje, już tyle razy o tym mówiłam na moim kanale. Są testery, a i tak produkty są pootwierane. No ale aplikuje się w sposób naprawdę przyjemny i intensywny. Wiecie, tak uznałam, że gdybym tylko nałożyła tą kredkę, nie wiem, na linii wodnej oka albo w formie linera, to chyba byłoby mi za mało. Chciałabym ją właśnie dzisiaj tak naprawdę porządnie przetestować. Najpierw sobie wyznaczę taki wstępny kształt i za chwilę będę ją rozcierać. Ale nakłada się bardzo ładnie. Natomiast z drugiej strony to nie jest taka najbardziej masełkowata kredka, z jaką dotychczas się spotkałam. Rozcieramy. No więc tak, rozciera się całkiem w porządku, ale widzę też, że dosyć szybko zastyga, więc tutaj warto mieć to na względzie, że trzeba z nią dosyć szybko pracować. Zobaczymy, czy właśnie do tej techniki kredki fajnie się sprawdzi, czy lepiej będzie mi się jej używało na przykład tylko w wewnętrznym kąciku oka, w zewnętrznym, na linii wodnej oka. Przekonamy się. Kredka nałożona, rozprowadzona. Muszę przyznać, że przyjemnie mi się z nią pracowało. Jeżeli chcielibyście odtworzyć na sobie taki styl, taką technikę makijażu, to pamiętajcie, że ta kredka na tym etapie nie musi być idealnie rozprowadzona. Chodzi tutaj o to, żeby ona była całkiem dobrze roztarta i nadawała wstępny kształt, który za chwilę będziecie pogłębiać cieniowaniem. I w sprawie cieniowania przychodzi do nas paletka, również Macieja Zienia, o nazwie Eyeshadow Palette. Też ją dzisiaj rano kupiłam za 49,99, coś takiego, niecałe 50 zł i zobaczcie na kolorystykę, no typowy nudziak. Ja bardzo często wspominałam w swoich filmach, że niełatwo jest trafić na drogeryjną paletkę cieni do powiek, których jakość będzie na tyle dobra, że stwierdzę, że są świetne, długotrwałe, dobrze się rozcierają i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze ta kolorystyka będzie taka mocno użytkowa. No niezwykle się ciekawię tego, jak te cienie sprawdzą się w akcji. Muszę jeszcze trochę podotykać je palcem, żeby razem z Wami, a bo tu jest jeszcze zabezpieczenie, poczekajcie, ocenić chociaż wstępnie tą konsystencję. Tutaj mamy cień cielisty. No zdecydowanie widzę, że tutaj mamy mocne nasycenie cieni, ale jednocześnie są one dosyć suche. Zaczniemy sobie dzisiejszy makijaż od tego cieplejszego, średniego brązu. I teraz sobie tak powbijam ten cień na tą kredkę. No jest to cień dosyć intensywny,
Ale też nie mogę powiedzieć, że ten pigment jest na tyle mocny, że przeszkadzałby mi w pracy. Ładnie się to zaczyna chmurkować. I bardzo mi się podoba ten odcień. No, dzisiaj będzie naprawdę ciemne, porządne smoky eyes. Dawno takiego nie robiłam w kolorach właśnie takiej nasyconej czerni, brązu, więc sama się cieszę na ten makijaż. Ale pracuje się naprawdę przyjemnie z tym brązem. Teraz tym pięknym, ciemniejszym czekoladowym brązem będziemy pogłębiać makijaż. O, tutaj też dosyć dobrze widać intensywność tych cieni. Delikatnie, ale bardzo delikatnie się osypuje. I widzicie, właśnie tutaj ta suchawość tego cienia przekłada się na łatwą pracę, bo naprawdę fajnie one się rozcierają bardzo szybko. I to w zasadzie jest tylko i wyłącznie jedna warstwa tego ciemnego cienia, także super. No muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba praca z tym ciemnym odcieniem, chyba nawet bardziej niż z tym średnim. No dosłownie jakby mi się nie chciało bawić, to chyba nawet mogłabym już się na tym etapie zatrzymać. Ale jako, że mi się chce bawić, to jeszcze sobie ten cień trochę powprowadzam, jeszcze trochę go dopracuję. No na pewno warto tutaj być ostrożnym z nabieraniem tego cienia na pędzelek, no bo jest to cień o wzmocnionej pigmentacji i jeżeli nabierze się go za dużo, no to myślę, że może tutaj powstać zbyt duża koncentracja koloru, która łatwo się przerodzi w plamę, ale myślę, że jeżeli się będzie trzymało tej niewielkiej ilości, no to dla wielu osób praca z tymi cieniami będzie łatwa. Naprawdę, na razie jest bardzo dobrze. Sprawdźmy, czy ta tendencja utrzyma się w przypadku kolejnego cienia. I mam ochotę sprawdzić sobie ten zgaszony wrzos, który nałożę na centralną część załamania powieki, a czy gdzieś jeszcze więcej, to nie wiem, jak mnie pędzel poprowadzi. Wiecie, co chyba najbardziej podoba mi się w przypadku tych cieni, że one naprawdę przepięknie się rozkładają i naprawdę cudnie się chmurkują. To nie jest tak, że to jest taka, wiecie, plama tego koloru, z którą ciężko jest cokolwiek zrobić, tylko naprawdę od razu miękko zaczyna to wyglądać, dosłownie przy kilku ruchach pędzlem. Super. Teraz sprawdzimy sobie pierwszy błysk z palety i to będzie ten miedziany odcień. Okej, on jest bardzo mięciutki, który nałożę na ruchomą powiekę. To jest rodzaj takiego satynowego błysku. Kolor jest dosyć ciepły. Nie każdy w takim kolorze dobrze wygląda, ponieważ on potrafi podkręcać jakby zaczerwienienie oka. No, ten błysk, słuchajcie, jest w porządku. Uważam, że on się dobrze komponuje z kolorystyką tego cieniowania, ale nie mogę powiedzieć, że on tak, wiecie, po prostu powala mnie na kolana. Nie mogę stwierdzić, że to jest taki rodzaj nabłyszczenia tej powieki, który sprawia, że makijaż po prostu zupełnie inaczej wygląda i za którym bym oszalała, tylko to jest coś takiego po prostu poprawnego. Sprawdzimy również drugi błysk z palety, tym razem ten jaśniejszy, który nałożę palcem w wewnętrznym kąciku oka. Ten błysk jest bardziej roziskrzony, jest mocniejszy, ale on ma coś, czego ja nie lubię, czyli on daje taki jakby trochę foliowy efekt, który po prostu obciąża powiekę. Z jednej strony widzimy tutaj te drobiny, kiedy poruszam głową, ale z drugiej strony mam poczucie, że właśnie taki rodzaj konsystencji trochę obciąża tą delikatną skórę. Ostatnim elementem cieniowania górnej powieki będzie czarna kreska, którą zrobię cieniem nałożonym pędzlem. O wow, tutaj znowu mamy bardzo intensywny mat, który jak widzimy trochę się osypuje, natomiast no trudno, żeby się nie osypywał, nakładany tak małym pędzlem. I to jeszcze tak, słuchajcie, intensywny czarny cień. No nakłada się go niezwykle przyjemnie. Bardzo też sprawnie i szybko. Pięknie się blenduje. No naprawdę, te maty, jak jeszcze się dobrze utrzymają, to będzie wow.
cieniowanie oka górnej powieki skończone i muszę Wam powiedzieć, że na ten moment po prostu wspaniale mi się pracowało z tą paletą cieni do powiek. Zobaczymy jeszcze, jak one się utrzymają, a teraz przechodzimy do przetestowania kolejnej nowości, czyli do tuszu do rzęs od Eveline o nazwie Super Thin Defining Mascara. Kupiłam ją wczoraj w Rossmanie za 14,99 zł. W cenie regularnej kosztuje on 29,99 zł, chyba z tego co zapamiętałam. I ciekawostką jest to, że poza informacją o tym, że tutaj mamy bardzo małą szczoteczkę, nie mogę się doczytać na opakowaniu, czy to ma być tusz pogrubiający, podkręcający, czy wydłużający, więc sami sobie to określimy. No i właśnie, jeśli chodzi o tego typu szczotki, to mi one zazwyczaj lepiej sprawdzają się w przypadku rzęs dolnych, ale może tutaj będzie inaczej. No z taką cienką szczotką to trzeba się też, słuchajcie, ostrożnie obchodzić przy tych rzęsach, nie jest to najłatwiejsze. Tak wygląda pierwsza warstwa, jest jako tako, po prostu. Trochę zaczynam zauważać wydłużenie tych rzęs, ale jeszcze jest to na tyle delikatne, że ciężko jest mi tutaj stwierdzić, czy ten tusz jest fajny, czy też nie fajny. Spróbuję to dopracować i zobaczymy, czy uda mi się wyciągnąć z tej maskary coś więcej. Rzęsy dopracowane i wiecie co, dało się ten efekt trochę wzmocnić. Rzęsy są bardziej wyraziste, ale jakoś tak nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% przekonana do tego efektu. A po drugie, ta szczoteczka dla mnie jest po prostu zbyt trudna w obsłudze. Trzeba jakoś tak bardzo uważać, ostrożnie to robić. Ale jeszcze nie mówię nie tej maskarze. Może fajnie się to sprawdzi na dolnych rzęsach, a ja tak ze 3-4 kępki w zewnętrznym kąciku oka zdecydowanie muszę dzisiaj doczepić. Rzęsy zrobione, więc teraz przechodzimy do podkładu i przetestujemy sobie wspólnie gorącą nowość od marki Eveline, czyli podkład o nazwie Better Than Perfect, który jakoś tak od razu automatycznie skojarzył mi się z Tarte. Z przodu opakowania mamy jeszcze informację, że ten podkład ma się sprawdzić pod maseczką, ponieważ jest taka ikonka z napisem Mask Friendly. Ja sobie kupiłam odcień 03 Light Beige i teraz przeczytam Wam jeszcze, co mówi o nim producent. Ma to być nawilżająco kryjący, komfortowy podkład nowej generacji z formułą No Transfer, odporną na ścieranie. Zapewnia trwały makijaż bez pozostawiania śladów. Dowiadujemy się również, że ma on być nawilżający i ma to być właśnie formuła przyjazna maseczce. Sprawdźmy. Podkład kosztował mnie 28,99 zł. Jak widzicie, jego konsystencja jest taka mocno zwarta, ponieważ w ogóle nie spływa po dłoni. Zapach jest bardzo delikatny, prawie że niewyczuwalny. I teraz nałóżmy go na skórę. Tak mi się wydawało, że właśnie ten będzie dla mnie najbardziej właściwy. Dwójka mocno wpadała w żółć, więc zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. No pod palcem jest bardzo przyjemny. Powiedziałabym, że czuję, jakby był taki wygładzający, ale jednocześnie krycie jest bardzo delikatne, takie wręcz powiedziałabym, że naturalne. Chyba troszeczkę się utlenia. No wygląda tak super delikatnie. Co mi się osobiście podoba, ja w ogóle ostatnio, słuchajcie, w makijażu dziennym to dosłownie nabieram jedną albo nawet pół pompki podkładu. Rozprowadzam to bardzo szybko dłońmi, tak żeby w zasadzie nie było widać, że ten podkład jest, tylko żeby koloryt skóry był ładnie wyrównany. Więc jak najbardziej tego rodzaju wykończenia mi się podobają. Mamy tutaj taki lekki błysk, ale nie nadmierny. Więc na pierwsze wrażenie to jest taki po prostu przyjemny podkład z delikatnym kryciem i póki co komfortowym odczuciem na skórze. Teraz postaram się tak dosłownie troszeczkę wzmocnić krycie, bo podoba mi się to naturalne wykończenie, ale chciałabym jednocześnie zobaczyć, co z tym podkładem możemy zrobić i czy równie fajnie będzie się nakładał gąbką. Troszeczkę się wzmacnia, powiedziałabym, że do takiego średniego. Ale czy gąbka tutaj jest jakaś konieczna, to nie powiedziałabym, ponieważ rzeczywiście ta konsystencja i wykończenie jest na tyle nawilżające, że palcem chyba jest łatwiej i szybciej w tym wypadku.
Podkład dopracowany i muszę powiedzieć, że ładnie czuję się w tym wykończeniu, ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że to jest coś takiego wow, odkrywczego, czego do tej pory bym nie widziała, więc jest tak przyjemnie, jest poprawnie, zobaczymy jeszcze jak on się utrzyma. A teraz przechodzimy do korektora. I korektor pochodzi z nowej kolekcji Belle z Biedronki i nazywa się Hyaluronic Moist Concealer. Kupiłam sobie go w odcieniu 02 Medium. I tutaj jest ciekawa historia, ponieważ planowałam kupić również puder z tej kolekcji, który gdzieś tam głośniejszym odbił się ostatnio w internecie i wiecie, odwiedziłam chyba 10 Biedronek, już po prostu byłam tak zrezygnowana, miałam tego dosyć, w żadnej tego pudru nie znalazłam, więc odpuściłam. No niesamowite po prostu, że ten puder tak zszedł, zwłaszcza, że jak sobie dotknęłam tester, to zobaczyłam, że to jest po prostu taki klasyczny puder prasowany z lekkim efektem rozświetlenia. Tego typu wykończenia widziałam już w tych belowskich, że to tak nazwę, kolekcjach, no a tutaj widzimy, był jeden wielki szał, więc jeżeli udało Wam się go dorwać i macie jakieś zdanie na jego temat, to napiszcie koniecznie w komentarzu, a my teraz sprawdzimy sobie ten korektor, który kupiłam w odcieniu 02. Dodam jeszcze, że ten korektor kosztował 10,99. Jedynka taka mi się wydawała dosyć jasna, więc zdecydowałam się na ten. Konsystencja, no taka bardzo wodnista bym powiedziała, ale myślę, że to może być coś fajnego. No, krycie jest całkiem przyzwoite. Jak na taką właśnie wodnistą konsystencję. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Czuję, że chyba nawet nie muszę więcej dokładać. Spodziewałam się tutaj o wiele delikatniejszego krycia przy takiej nawilżającej konsystencji. No, a jest naprawdę fajnie. Nie no, ciekawe. Korektor przypudrowany, utrwaliłam go pudrem pod oczy z Paese i niezwykle mi się podoba ten efekt. Jest tak po prostu jakoś lekko pod tymi oczami, ale jednocześnie mam zachowane takie krycie, jakie dla mnie jest absolutnie wystarczające, że stwierdzam, że w tej chwili no super mi się podoba ten korektor. Lewą stronę mojej twarzy przypudrowałam sobie swoim pudrem Sensai, a na prawej będziemy testować nowość, czyli puder od Hean Cashmere All Day Powder. Ja generalnie preferuję pudry sypkie, ponieważ częściej dają mi one ten efekt utrwalenia i lekkości, który uwielbiam, ale chcę dać szansę temu. Przeczytam Wam jeszcze z tyłu, co mówi o nim producent. Miękki, kaszmirowy puder do utrwalenia i korekty makijażu w ciągu dnia. Wygładza, zmiękcza rysy twarzy, koryguje drobne niedoskonałości, nadaje naturalne matowe wykończenie. Ja mam odcień 2 Natural, ten produkt kosztuje 34,99 i jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na mojej skórze. Zapach jest taki ledwie wyczuwalny, ale naprawdę przyjemny. Okej. No na pewno podoba mi się to, że on rzeczywiście widzę, że wygładza, ale nie daje takiego mocnego koloru. I ten zapach nawet teraz bardziej wyczuwam, jak tym pędzelkiem omiatam sobie twarz. Trudno mi powiedzieć na ten moment, która strona podoba mi się bardziej. Wydaje mi się, że one wyglądają dosyć podobnie. Na ten moment na plus. Zrobiłam sobie poza kamerą modelowanie twarzy. Nie mam nic nowego, ponieważ nie było żadnych ciekawych nowości z tej kategorii produktów, co mnie trochę zaskoczyło, ale widocznie musimy poczekać na jakiś powiew świeżości, jeżeli chodzi o bronzery, róże czy też rozświetlacze. A teraz wrócimy sobie do dolnej powieki i użyjemy z paletki Maćka Zienia cienia, którego jeszcze dzisiaj nie testowałam, czyli tego chłodnego brązu. Nie no, po prostu wow. Tutaj na tej dolnej powiece też widać, jak ten cień ładnie i łatwo się rozkłada. No po prostu bardzo duże wrażenie na mnie te maty robią. I sam odcień jest przepiękny. I teraz jeszcze ten czekoladowy brąz wprowadzę w samą linię rzęs. Już nie będę go dosyć nisko rozcierać, tylko chcę jeszcze troszeczkę przyciemnić dolną powiekę. Nie no, to jest coś pięknego, jak te maty się ze sobą łączą. Nałożę na dolną powiekę palcem i jeszcze ten miedziany cień. O, żeby całość nabrała lepszych proporcji, jakoś tak nie chciałam tym razem znowu robić samej matowej dolnej części powieki, tylko trochę ją rozświetlić.
Jeszcze obowiązkowo czarna kredka, którą właśnie mieliśmy na linii wodnej oka sprawdzić. O, i tutaj to się fajnie nakłada. Trochę jak McCoffee, tylko w takiej lepszej wersji. Jeśli chodzi o konsystencję. No, ładna, intensywna czerń. Łatwa aplikacja. Jest nieźle. I jeszcze sprawdźmy sobie, czy ta szczoteczka będzie mi bardziej się podobała na dolnych rzęsach. No i tutaj bardziej mi się podoba, ponieważ właśnie ten jej mały rozmiar, jakby to powiedzieć, jest kompatybilny też z małym obszarem pracy, z krótszymi rzęsami, a jakoś tak na górnej powiece no nie bardzo mi to leżało, a na dolnej jest przyjemnie. Tak, tu zdecydowanie fajniej. I nawet akurat jeżeli chodzi o dolną powiekę, to podoba mi się, że ten tusz jest dosyć delikatny, ponieważ nie lubię, kiedy one są za mocne. A teraz na koniec ciekawostka. Przychodzę tutaj dumna z siebie do studio, że udało mi się znaleźć fajny nowy produkt do ust. Nałożyłam sobie swoją konturówkę Charlotte i tak tylko wpisałam w internecie, żeby się upewnić, czy na pewno jest to nowość, i okazuje się, że nie. Myślałam, że to jest nowy kosmetyk, a tutaj zaskoczenie. Mowa o kredce do ust Maybelline Super Stay Ink Crayon, za którą zapłaciłam 45,99 i myślałam, że sobie wspólnie tutaj przetestujemy. Może okaże się, że będzie jakaś super trwała, a tu nowością to nie jest, ale będzie to zdecydowanie nowość na moim kanale i skoro ją kupiłam, to i tak ją wspólnie przetestujemy. Jeżeli Wy ją znacie, jeżeli ją używacie, to koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia, a ja zaraz Wam powiem, jakie będą moje. Ja sobie kupiłam odcień 95 Talk the Talk i tutaj zapach jest taki bardziej intensywny, taki słodki, jakby trochę migdałowy. Nakłada się bardzo przyjemnie, tak masełkowato. Ma bardzo ładny odcień nude. Z tego co pamiętam, to chyba w sklepie było przy niej takie zdjęcie, na którym było zapewnienie, że ona ma trwałość do 8 godzin. No, ciekawe na ile będzie zastygać, ponieważ aplikacyjnie jest po prostu fantastycznie. No widzicie, może nie nowość sklepowa, ale nowość na moim kanale, która sprawia mi dużo frajdy. No muszę Wam powiedzieć, że dzisiejszy test tanich nowości na tym etapie uważam za bardzo udany, ponieważ po pierwsze podoba mi się makijaż, a po drugie myślę, że może się wyłonić tutaj kilka hitów. Jeżeli chodzi o tą pomadkę, to ona zaczyna zastygać, ale to jak wygląda na ustach, to jest dla mnie coś po prostu nieprawdopodobnego, ponieważ ona daje taki piankowy efekt, który bardzo lubię. Słuchajcie, mamy w tej chwili godzinę 13:24 i jak zawsze postaram się pochodzić w tym makijażu tak długo, jak to tylko możliwe i ocenimy sobie jeszcze trwałość tych kosmetyków. No dobra kochani, uwaga, jest godzina 20, 20 stycznia, zaczynamy podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie od palety cieni do powiek, której trwałość określam całkiem nieźle, ale z jednym małym minusem, jakim jest to, że zobaczcie, cienie tutaj w samym kąciku zewnętrznym trochę powchodziły w załamania. Faktem jest, że to jest takie moje najtrudniejsze miejsce, więc czasami co nieco no ma prawo tam się po prostu zebrać. Po drugie, dzisiaj jak wychodziłam na zakupy, zaczął padać taki śnieg, znowu mamy powrót zimy, że serio, te cienie miały trochę trudniej. Po trzecie, zaczęłam się nawet przez chwilę zastanawiać, czy to nie kredka, dziękuję bardzo, sprawiła, że te cienie tutaj troszeczkę weszły w załamanie, ponieważ jednak pracowałam dzisiaj na technice kredki, więc przetestuję sobie jeszcze już we własnym zakresie te cienie bez kredki i dam Wam znać, czy również był taki efekt, ale to jest jednak mały mankament, ponieważ mamy tutaj całą rzeszę plusów. Super aplikacja tych matów, z dobrą intensywnością, ale jednocześnie z naprawdę łatwym rozcieraniem. Piękne przejście kolorystyczne pomiędzy sobą, naprawdę znikomy osyp, kolorystyka bardzo, bardzo, bardzo przypada mi do gustu. Te błyski są naprawdę całkiem w porządku, po prostu w moim guście nie jest taki rodzaj foliowego, mocniejszego wykończenia, ale co kto lubi, więc koniec końców naprawdę pozytywnie oceniam tą paletkę cieni do powiek. Jak na drogerię, z tymi małymi minusami uważam, że to jest naprawdę super kosmetyk i nawet śmiałabym twierdzić, że to jest chyba jedna z lepszych paletek nude, jakie możemy spotkać w drogeriach. O kredce już co nieco powiedziałam, dodam tylko tyle, że ona naprawdę przypomina mi w konsystencji kredkę MAC Coffee, tylko
taką trochę podkręconą. Nie jest najbardziej masełkowata, ale jednocześnie nakłada się lepiej. Uważam, że ona naprawdę ładnie trzyma się na miejscu. Dobrze się aplikowała, więc zdecydowanie na plus. A teraz przejdziemy do tuszu do rzęs Eveline. Po prostu nie jest to maskara dla mnie. Na górnych rzęsach ciężko mi się z nią pracowało. Troszeczkę się poodbijała pod łukiem brwiowym, ale rzekłabym, że minimalnie. Natomiast jeżeli chodzi o efekt odbijania się już na dolnej powiece, to bardziej to zauważam. Więc dla mnie takie bawienie się z tą maskarą tylko do podkreślenia dolnych rzęs po prostu nie miałoby większego sensu, ale pomyślałam sobie, że osoby, które mają naprawdę króciuteńkie własne rzęsy, mogłyby cieszyć się z maskary, która ma szczoteczkę tak małych rozmiarów, ponieważ może to być dla nich ułatwienie. Dla mnie nie, ale widzę szansę na ten tusz. A teraz podkład Eveline Better Than Perfect i powiem Wam tak, nie jest źle, ale nie jest też jakoś tak spektakularnie świetnie. Z jednej strony mam wrażenie, że wyglądam w nim w porządku, ale z drugiej strony jest w nim coś, co sprawia, że jakoś tak nie czuję tego efektu wow. Wydaje mi się, że może to być spowodowane na przykład tym, że właśnie tutaj w okolicy brody czy też nosa, no nie wygląda on najpiękniej. Nakładałam dzisiaj maseczkę, byłam na zakupach, ale jednak miał to być podkład maseczko-odporny, a nie mogę powiedzieć, że tak jest do końca. Znowu z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że jest najgorzej na świecie i że on się totalnie powycierał, ale jakoś tak nie czuję chyba wystarczająco tego efektu świeżości, a właśnie po tego typu nawilżającym podkładzie czegoś takiego się spodziewałam. A teraz przejdziemy do kosmetyku, który moim zdaniem jest jednym z lepszych dzisiejszego odcinka, czyli do korektora Belle Hyaluronic Moist Concealer. On się utrzymał naprawdę bardzo ładnie. On daje efekt właśnie takiego średniego krycia, ale zdecydowanie wystarczającego. I czy czułam jakieś mocniejsze nawilżenie niż zazwyczaj, to nie wiem, ale zdecydowanie czułam, że on jest bardzo komfortowy, bardzo lekki, naprawdę ładnie wyglądający i tak sobie pomyślałam, że puder był nie do dorwania, tych korektorów było naprawdę mnóstwo i nawet zastanawiam się, czy nie dokupić sobie jaśniejszego, ponieważ uważam, że jest wspaniały. A teraz puder Hean Cashmere. Uważam, że to jest naprawdę fajny kosmetyk, ładnie utrzymał makijaż, ładnie utrzymał mat, ale on ma w sobie tą cechę, za którą ja nie przepadam po prostu, jeżeli chodzi o pudry prasowane, czyli ja go troszeczkę bardziej zauważałam niż ten puder sypki Sensai. Nie jest to znowu jakieś takie najbardziej szalone wykończenie, które sprawia, że ja w ogóle kompletnie inaczej i źle się czuję, ale jeżeli już miałabym tak zwracać uwagę na każdy detal, to jednak troszkę bardziej podoba mi się strona z Sensai, ale tutaj też jest naprawdę dobrze, więc jest to kwestia gustu. Jeżeli ktoś lubi puder prasowany o takim troszeczkę bardziej wyrazistym wykończeniu, to myślę, że może być zadowolony. I na koniec została nam pomadka Maybelline. Bardzo komfortowa, przepiękna na ustach. Jeżeli chodzi o trwałość, to nie było tutaj szału i spektakularnego efektu, ponieważ ona utrzymała się na moich ustach około 2 godzin, więc nie jest to pomadka o mocno przedłużonej trwałości, ale powiem szczerze, że mi to w ogóle nie przeszkadzało, ponieważ to wykończenie, ta piankowość, ta miękkość była dla mnie tak wspaniała i tak fantastyczna, że na pewno będę jej jeszcze używać. Kochani, to już wszystko na dziś. Bardzo ciekawie było pobawić się drogeryjnymi nowościami. Uważam, że był to owocny odcinek i udało mi się znaleźć kilka naprawdę interesujących kosmetyków. Jak zwykle koniecznie napiszcie w komentarzach, czy któryś z tych produktów testowaliście, jeżeli tak, to jakie macie zdanie na jego temat, a jeżeli w ogóle chcielibyście, żebym coś ciekawego dla Was przetestowała, piszcie śmiało. No i jak zawsze, jeżeli odcinek Wam się podobał, jeżeli był dla Was przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Buziaki! Mua.